całej Polsce każdy wakacyjny weekend upływa pod znakiem kulinarnych rywalizacji. Wszystko ze sprawą powiatowych eliminacji konkursu Bitwa Regionów, połączonych z piknikami z produktem polskim. 24 lipca w Kaniewie w szranki stanęło aż 30 kół gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego. To jest tak naprawdę powiat, w którym zgłosiło się najwięcej w całym naszym województwie. Po etapie powiatowym najlepsze koła biorą udział w etapie wojewódzkim, który będzie się odbywał prawdopodobnie w październiku lub listopadzie. I najlepsze koło, które zwycięży w etapie wojewódzkim, będzie brało w tym finale ogólnopolskim. Tam już mamy 16 kół z każdego województwa po jednym. Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach kulinarnych potyczek koła gospodyń przygotowują i prezentują tradycyjne potrawy charakterystyczne dla regionu, z którego pochodzą. Chodzi nam o to, żeby z jednej strony pokazywać piękno i różnorodność kulinarną Polski, także żeby panie z kół gospodyń wiejskich miało okazję pokazać swoje talenty kulinarne, ale także zależy nam na tym, żeby promować korzystanie z lokalnej żywności, lokalnych produktów, żeby promować też kupowanie bezpośrednio od rolników. Bitwa Regionów to przede wszystkim ogromna szansa na promocję koła, kultywowanie kulinarnych tradycji, ale nie tylko. Chodzi o to, że jesteśmy razem, że możemy się spotykać, że możemy dzielić się doświadczeniem. I to jest właśnie bardzo takie ważne, cenne i najważniejsze w tym wszystkim, że jesteśmy razem, dzielimy się doświadczeniami, korzystamy z doświadczeń innych kół, chodzimy, oglądamy, wszystko jest piękne, smaczne, dobre. No i jesteśmy razem i potrafimy się jednak wszyscy złączyć wtedy, kiedy to potrzeba. Wybierając najlepsze danie, jurorzy mieli trudny orzech do zgryzienia. Dzisiaj na to wydarzenie w Kaniewie przygotowałyśmy kaczkę faszerowaną, która została wytrybowana w całości, więc w środku była bez kości. Robimy ją zawsze na trzy sposoby: na słodko, z jabłuszkiem, z pomarańczą w środku lub z kaszą i polnymi grzybami. Dzisiaj zrobiliśmy z farszem mięsnym z podrobami w środku. Naszą potrawą dzisiaj był pyzok kujawski. To jest z ziemniaków tartych i ze surowego mięsa, nie tak jak pyzok warszawski, co jest wędzonego, a my ze surowego z kapustką modrą. Dzisiaj serwowałyśmy gulasz z jelenia z borowikami z naszego lasu. Na dzisiejszą uroczystość przygotowaliśmy pierogi z kaczki z musem jabłkowym. Jest to przepis tradycyjny połączony z nowoczesnością. Przygotowałyśmy kotleciki, pulpeciki z sarniny w sosie grzybowym, do tego kopytka i surówka z kapusty. Zaprezentowałyśmy dzisiaj w Kaniewie kaczkę po staropolsku. Kaczuszka jest przygotowana w sposób może staropolski, ale i nowoczesny. Jest podana z pieczonymi ziemniaczkami i kapustą czerwoną zasmażaną. Kaczka jest przygotowana z mięskiem mielonym, wątróbką i czosnek, i pietruszka. Wszystko naturalne ze swojego ogródka, można powiedzieć, zbierane. Finalnie najlepsze okazało się być koło gospodyń wyjątkowych w skrzynkach. Jesteśmy po raz pierwszy na takim wydarzeniu. Przygotowałyśmy barszcz biały na zakwasie z kapusty, gotowany na głowiźnie. Jest to takie danie typowo kujawskie, chociaż wiem, że pod to danie podpinają się również kuchnia śląska. Ale to jest typowo danie kujawskie, ono zostało wpisane na listę Agencji Restrukturyzacji jako danie regionalne typowe w 2011 roku. Na podium znalazło się także koło gospodyń wiejskich Wichrowice oraz koło nowoczesnych gospodyń Dziewanna.